W dzisiejszym odcinku tych trzech widzów zmierzy się ze mną, to znaczy ze mną, bo dzisiaj będę inkognito graczem i dzisiaj będę znowu oszukiwał, jednakże tym razem będę budował za pomocą moda, który mi będzie pomagał oszukiwać, a jednocześnie wszyscy będą widzieli, że buduję normalnie, więc nikt mi nie zarzuci wklejania rzeczy. Dobra, Smurf, słuchaj, jedziemy. Tak. Rozstaw pierwsze skrzynie. Tak jest. Temat pierwszej budowli to F-16, czyli jakby odrzutowiec, chyba każdy zna F-16, więc tak, ja sobie do tej pójdę i wam widzę, teraz pokażę. Mam tego moda, który zna już chyba każdy. I tak, gdzieś tutaj sobie na przykład stanę, widnę load schemat i to był chyba ten schemat, mam taką nadzieję. Tak, to był ten schemat, dobra, ale on się w drugą stronę wkleił. To zaczynamy? Tak. Możesz odpalać timer. Ja tutaj muszę, słuchajcie widzowie, bo ja nie ogarnę za bardzo tego moda, więc może być trudno mi tutaj z nim funkcjonować, ale tak, to jest, słuchajcie, schemat już wklejony i ja teraz muszę tylko udawać, że to buduję, więc właśnie to teraz zrobimy, ale najlepiej gdybym miał w sumie gamę modę Survival. Dobra, i robimy weather clear, żeby nie padało. Teraz mogę... O nie, ej, to nie działa ten mod. Dobra, oj kurde. Nie spodziewałem się, że mogą być z nim takie problemy. Dobra, tutaj... O nie. To w ogóle nie tak działa, jak powinno działać. God damn it. Włożyłem nie to, co trzeba było do środka, chyba. Włożyłem nie to, co trzeba było. O kurde. Dobra, mamy problem teraz, słuchajcie. Już mamy problem na samym początku. Mam takie coś włączone jak easy konfiguracja, easy place enable. Dobra, więc... Kurde, nie działa! Totalnie nie działa! Easy place mode. O, dobra. I teraz działa. Więc możemy zrobić tak, że... zaraz, ja tutaj sobie żadnego nie dałem dirta, nic. Dobra, nieważne. Tutaj teraz na to stawiam. Tego, kurde, nie widzę. No to mogę postawić? O nie. Dobra, zadziałało. I teraz po prostu wypełniam sobie to, co tutaj mam pokazane. Ja wiem, że powinienem to robić na tym tak zwanym easy mode. I teraz w sumie możemy sobie go zaraz odpalić. Ale to zaraz. Najpierw zrobimy, powiedzmy, tak, żeby to wygląda, jakbym budował realistycznie. Co wygląda, jakbym budował realistycznie, Smurf? Dasz radę w 10 minut co zrobić? Mam taką szczerą nadzieję? Czy nadzieja wystarczy? Nie. Dobra, miejmy nadzieję, widzowie, że nadzieja wystarczy. Ja wiem, że to jest mega dziwnie, jeżeli się patrzy na to, co teraz buduję, ale dobra, nieważne. Jeszcze mógłbyś w sumie nam rzucić każdemu kilofy. Kilofy by się mogły przydać w tym wypadku. To od razu do innych skrzynek też wrzucę. Tak. Teraz sobie znowu włączę ten easy place mode. Okej. Okay. Pyk. Tak naprawdę te bloki mi się same stawiają, ja tylko udaję, że tutaj klikam. Zaraz, to on mi się będzie samo zmieniać ten blok? Czy nie? Tak, będzie mi się sam zmieniał ten blok. Okej. Okay. Patrzcie to. Ja po prostu sobie jadę i klikam i to się samo buduje. Idealnie. Trochę widać bardzo, że... Co? No. Ale nie, dobra, myślę, że to na pewno mniej widać, niż jakbym po prostu, wiesz, stawiał to tak luźno. Dobra. No to wiesz, bo to pyk, jest pyk, tak, pyk. Że... No, jak nie, to nie wygląda? Nie klikasz łapką, tylko jakby dobra, sam stawiał dobra, te bloki. Dobra, może się nie skapnie, stary. Spokojnie, na to przymknijmy po prostu oko, okej? Okay? No dobra, dobra. Mamy tej endrody, dobra. Zastanawiam się, czy to serio wygląda legit. Mam taką szczerą nadzieję. Pyk, okej. Okay. Teraz na pyk. Na razie na ciebie nie patrzą, więc... Pyk, okej, 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 okej. Dobrze mi idzie chyba. Stawiamy tutaj. Ej, dziwne w sumie, że to się stawia tak, jakbym łapką nie klikał, bo ja faktycznie to widzę, że ja nie klikam łapką, ale to jest troszeczkę dziwne. Dobra, stawiam pyk. Okej, nikt na mnie zwraca uwagi. Wszyscy budują jakiś totalny szajsa, ja tutaj wyskakuję z czymś, co naprawdę wygląda jak samolot. To uzupełnianie jest, no, dosyć trudne, żeby tutaj też przypadkiem żadnego bloku nie użyć, którego nie ma. Ja mam nadzieję, że wszystkie bloki użyłem, które są dozwolone. To znaczy takie, które... Jak się nauczyłem budować? Pobrałem moda. Dobra, pyk. Okej, okay, jeszcze tutaj. Na razie nikt nie zgłasza żadnych zażaleń w moją stronę. Coś pokroju, że ej, on oszukuje. O nie, skończyły mi się te... Najgorzej, skończyły mi się bloki, stary. Tego się nie spodziewałem, że je źle wyliczyłem. Nie, no dobra, trochę się spodziewałem, że je mogłem źle wyliczyć. Dobra, czy ja tutaj mogę, nie mogę tutaj na tym easy mode. Ile mamy czasu, Smurf? Ile mamy czasu? Sprawdzam, 5 minut. 5 minut, a to na luzie, kurde. Ja się tutaj tak spinam. A może nie trzeba aż tak bardzo. Dobra, zrobię sobie schodki tutaj na górę, żeby móc wejść tam od góry teraz sobie postawić rzeczy. Oj kurde, to tak nie zadziałało. Dobra, nieważne. Zaraz, gdzie, a kill-off nam daje do skrzyni. Dobra, kill-off mi się przyda. Więc biorę pyk. Dobra, nikt ode mnie nie odgrapie, ale ich, stary, ich F-16 nie wyglądają w ogóle jak F-16, oto zacznijmy. Tylko mój to jakkolwiek samochody wygląda. No, ej, no. Oni samochody po prostu robią. Dobra, pyk. Dobra, to powiedzmy, że wymienię te bloki na te, bo jak mi się tamte półpłytki skończyły, to jakoś to trzeba będzie uzupełnić jakkolwiek. Oj, nie tak. Tutaj trzeba wymienić teraz na szkło. O nie, znowu zaczęło padać. Smer, wyłącz ten deszcz, bo ja naprawdę nie lubię deszczu w Minecrafcie. No. Pyk, okej. Okay.
Teraz tutaj by się przydało postawić to, tutaj to. Czerwone bloki są wtedy, kiedy używam innego materiału niż ten, który jest w schematiku. No ale mówi się trudno. Musimy sobie jakoś radzić zamiennikami. Tak to jest, jeżeli ma się kryzys na świecie komponentów. Zaraz, jak to? Czemu ja mogę tego postawić? Nigdzie? W żaden sposób? Teraz może... Ej, co jest? Naprawdę, widzowie, nie ogarniam tego moda. Naprawdę. Totalnie. Dzisiaj go pobrałem. I dzisiaj mam jedyną okazję, żeby się go nauczyć. Więc może być śmiesznie. O nie, przepadłem! Kurde! Ja mam mało życia w ogóle. Czekajcie, może zrobię ukośnik heal. Dobra, ukośnik heal i będzie git. Time set 0. Stawiam teraz tutaj kolejny blok. Oj, kurde, i znowu przepadłem. Dobra, muszę po prostu te wymienić. O, tutaj zrobiłeś? Jeszcze przepadłem po prostu. Przepadłem przez blok, nie pytaj. Aha. No, kurde. Dobra, tak i tak. Dobra, tutaj tak samo zrobimy, widzowie, żeby było pyk, pyk, pyk. Okej. Okay. No, jakoś to wygląda w sumie, ten nasz F16. Tak mi się przynajmniej wydaje, że wygląda dobrze. No i jeszcze zostało mi jedynie co, to do zrobienia tutaj ta góra. To już nie powinno być za bardzo trudne, więc z tym po prostu lecimy. Oj, bo to się źle postawiło jednak. Dobra, lecimy, pyk. Jeszcze tutaj trzeba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i jeszcze tylko ta góra, ale tam nie wiem nawet jak mam sięgnąć, szczerze mówiąc. Zaraz, czy mogę to zrobić tak? Dobra. No i okej. Okay. Jak dla mnie to jest to skończone. A, bo tutaj jest to. Dobra, to mi tutaj może przeszkadzać. Pyk, 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 pyk. Okej. Okay. Nikt na mnie nie zwraca uwagi totalnie, stary. Ej, oni naprawdę budują auto. Czy oni nie zrozumieli w ogóle polecenie, żeby budować F-16? Tamten co próbuje, ale to wygląda jak scenariusz ze Star Warsów. Zostały wam 2 minuty. Idealnie dla mnie. Idealnie się złożyło, że wszystko działa. Dobra, ja mogę w sumie jeszcze dorobić to na górze. To będzie tak, pyk, pyk, pyk. No i dobra, no i moje F-16 jest chyba skończone. Nie wiem, taką mam nadzieję w sumie. W sumie fajnie wyszło, no. Czy nie mam nic żadnych ubytków? Może czegoś nie zauważam? Nie. Jest git, jest git, jest git. Dobra, więc teraz słuchajcie, widzowie, usuwamy tego schematika i nasz F-16 wygląda w ten sposób. Więc wygląda, no, fajnie. Naprawdę kozacko. I zastanawiam się w sumie, dlaczego oni tak słabo budują. Serio samochód. Tak, serio zrobił samochód. Ale wiesz co będzie najgorsze? Trzeba będzie wybrać jedno najgorsze. Najgorsze będzie to, że trzeba będzie wybrać najgorsze. Wiem, masło maślane. Ale generalnie, no, tutaj będzie trudno wybrać najgorsze. Jestem ciekaw, jak oni teraz będą reagować. Na razie jeszcze budują. Ile zostało czasu? 40 sekund. 40 sekund. To muszę mi napisać, że zostało 30 sekund i że na tym kończymy tą konkurencję. Bo tutaj odkładam moje rzeczy i nikt nie jest w stanie się skapnąć, że coś tutaj było oszukane. Zniszczę moje schodki jeszcze, żeby było ładnie. Tam ktoś jest, w ogóle jakiś admin mnie obserwuje. A tu jest kolejny admin. Czy mi się wyda... Tam jest kolejny admin. God damn it. Okej. Zostało 10 sekund. Już chyba wszyscy skończyli z tego, co widzę. Ej, ale naprawdę, jakby... Słuchaj, ja nie musiałbym używać cheatów, żeby zbudować F-16 ładniej niż oni. Co to w ogóle ma być, to co oni zbudowali? To dobra, wszystko dobra. Jest takie tragiczne. Naprawdę. No i już koniec czasu. No dobra, dobra, dobra. To koniec czasu. Najgorsza budowla odpada. Ten się patrzy na moje F-16. Nie chcę tracić. Dobra, stary, ja myślę, że możemy się pozbyć chyba tego tygrysa, bo ten tygrys nie zbudował tak nic, co by przypominało samolot. Jakby ten tutaj Golas, on zbudował coś, co też nie przypomina samolotu, ale to przynajmniej ma ściany. Więc tak, ale nikt na razie, no, nikt się nie skapnął, że coś jest nie tak z moją budowlą. Wszyscy się patrzymy na siebie. Dawaj tego tygrysa, zamień go na lawę, żeby spłonął po prostu. Dokken to ten, co budował po czasie. Czyli który? To tamten budował po czasie, to nie ja. Co jest? Spłonął czy jak? Spłonął, chyba spłonął. Dobra, więc Szary Steve, jesteś pro! Jesteś pro builder. Plus jeden! Oni, widzisz, tym razem się serio naprali, że to ja zbudowałem. Szary wygra! Oni już wiedzą, oni już wiedzą. Tracili wszystkie nadzieje. Gościu zrobił F-16 i 1:2? Co to znaczy? 1:2? O co chodzi? No, że nie taki wiem. Prawie identyczny, co nie? Prawie identyczny, no, prawie tak. Nie wiem, widzę, ja to pobrałem z neta, więc jak dla mnie, no to było najlepsze F-16, jakie znalazłem. Zobacz ci moje, jakie brzydkie. Ich to nawet nie warto oglądać, szczerze mówiąc. Ojojoj, dostałem tej item. Dobra, nieważne, po prostu nie będę ich używał. Będziemy używać tylko itemu ze skrzynek. Ja sobie resztę zrobię już na tym easy place'ie. Ja to budować nie umiem. No ej, ale oni totalnie nie umiem budować. Ja też. Ale dobrze, że się nabrali na to. Teraz, słuchajcie, mam naprawdę dobre pole, bo oni się totalnie nie spodziewają tego, że ja oszukuję na modzie. To jest najbardziej genialny przekręt. Tak, no pierwszy raz na modzie, bo czyli zawsze wklejaliśmy te budowle po prostu, no tak, nie? Tak. A teraz jakby robię iluzję tego, że buduję. Wydaje mi się, że jak nie ma ścian, to nie ma ukrytych zagrywek. A tymczasem rzeczywistość jest inna. Jeszcze nie wiadomo.
wiadomo. Ej, a gdzie jest moja skrzynia? Znikła, przepadła. Bo ja tutaj nawet tego bedrocka nie mam na skrzynie. No to nie dostaniesz. No to nie dostaniesz, po prostu. Lubię tabletki cytrynowe. O co chodzi, Cosmax 77? Autobus czy budowlany? Dawaj budowlany. Autobus będzie wielką wisienką na torcie. Lubię tabletki cytrynowe. Co jest? Wiemy. Dobra, i teraz tak. Teraz te wszystkie rzeczy, no dobra. Więc, no cóż, lubię kompaktowe SMG. Oj, bardzo źle. Dobra, teraz tak. Ładujemy kolejny schematik. To nie jest ten schematik. Kolejna budowla to pojazd budowlany. Obojętnie jaki. To jest 10 minut? Tak, no. Macie 10 minut. Dobra, ja zły schemat załadowałem, więc ładuję teraz inny. No nie wiem, który to był chyba ten, to był ten budowlany. Tak, to był ten budowlany. Ej, dobra, jest git. To jest, słuchajcie, mój pojazd budowlany. Tylko ja go mogę delikatnie w sumie dalej postawić gdzieś. Powiedzmy gdzieś tutaj bardziej. Load schematic, okej. Okay. Dobra, niech będzie tutaj. Włączę sobie tego easy builda. Tym razem znowu easy place mode, dobra. Pyk. I jedziemy po prostu z tym, co tutaj być powinno. O, proszę bardzo, nie będę przycisków robił w sumie, bo widzę, że te przyciski coś się bugują na tym modzie. Wiadomo, nie każdy mod jest idealny. Dobra, pyk. Ej, to budowanie jest takie łatwe, naprawdę. Gdyby tak łatwo się budowało w Minecrafcie, to już bym dawno był lepszym builderem niż żelazny. A jak na razie to niż żelazny to mam tylko lepsze filmy, ale zawsze coś. Dobra, pyk. Mamy już takie jakby podwozie zrobione. Trzeba tylko, że nie mogę budować w tym easy modzie w momencie, kiedy nie mam tutaj wszystkiego jakby. W sensie... Teraz jak czołg wygląda. Teraz jak czołg? Spokojnie, stary. Ja tutaj, wiesz, dopiero zaczynam z tym. Pyk. Co? Zobacz na nich. Na nich? O nie! Ale śmiesznie w sumie. Strasznie śmiesznie. Oni nie będą w stanie się skrapnąć, że to ja. Chyba, że ostatnia jakby budowla z Fortnite'a im coś podpowie. Przynajmniej jednemu z nich, bo we dwóch oni nie dotrwają do końca. No. Dobra, czy oni widzą już, co buduję? Jak na razie wygląda smerz swojej perspektywy? Czy widzisz jakiś tutaj zarys u mnie ciekawy? Taka kopara. No, taka kopara, że aż opada kopara. Dobra, potrzebuję tak. Ty zrób dzień, a ja muszę znowu wyłączyć. Kurde, najlepiej gdyby to się dało włączyć na przycisk. Dobra, wyłączam place mode. Znaczy easy mode'a. Pyk. I zrobię sobie schody jeszcze wyżej na późniejsze etapy budowy. I teraz mogę tutaj sobie wskoczyć na przykład. Okej. Okay. Oczywiście znowu włączam easy place mode'a. Ale tak z boku. Ej, nie mogę tego tak zrobić. Kurde, w sumie trudno. Dobra, tak będę mógł. Dobra, pyk. Dobra, buduję teraz obudowę mojego całego tego. Oj. Ej, przez chwilę zbudowałem blok w powietrzu, a się nikt nie skrapnął. Dobra, to najważniejsze. Więc teraz po prostu sobie zabudowujemy tutaj górę. Tutaj tak samo tym. Mam nadzieję tylko, że nie bloków starczy, ale specjalnie dałem ich tym razem nadmiar, żeby na pewno nie starczyło, bo jedyne, co mnie tutaj mogło pogrzebać, to właśnie ilość tych bloków. Tej żelaza nie dawałem, nie? Nie, dobra, nie dawałem, nieważne, więc to żelazo sobie odpuścimy. Pyk, okej. Okay. Będę stawiał wszystko poza żelazem po prostu, a żelazo później podmienimy na coś innego, bardziej miarodajnego. Ja po prostu sobie stoję z daleka i klikam. Ej, yo. Ciekawe, że tego żaden anti-cheat nie wykrywa. Albo może i wykrywa, tylko, że ja mam tej admina w sumie, więc... Co? No? Nie przemyśleliśmy jednej rzeczy. No. Na taba. Widać na tabie, jaki mam skin. Tak. Dobra, ale się nigdzie, że nie skapnął. Oj. Oni stary się na pewno nie skapną. W sensie, już by się powinni dawno skapnąć, a zaraz będzie ich o jednego mniej, co znaczy, że to będzie jedna osoba mniej do zgadywania. Ale fakty, że na tym tabie to straszna wpadka w sumie. Ale dopóki nie zauważyli, to jest git. Dobra, więc tutaj mam... O nie, spadłem, kurde, muszę uważać na siebie, żeby się tutaj nie dednąć przypadkiem, bo to jest całkiem prawdopodobne, że se dednę, jeżeli będę taki nieuważny. Dobra, moja kopara wygląda jak kopara. Tam uzupełnię... Bo to jest spoko, że możesz tak na daleko to klikać. Ci się samo stawia. Nice. Dobra, komenda heal. Ale co, coś pisał na krzyku, czy coś? Nie, ja po prostu sam dobra, tak dobra, zobaczyłem git. I tak... Dobra, git, bo naprawdę by było bardzo, bardzo źle. Cały mój mizerny plan poszedłby... No wiecie co. No nie byłoby go już, po prostu. Dobra, więc tak. Kolejna sprawa. Aha, tutaj on jest... Dobra, skończyły się półpłytki. To nie wróży dobrze. W ogóle nie wróży dobrze. Zrobię tak. Dobra, wyłączę teraz tego easy mode'a i resztę dokończę już sobie tutaj w miarę sam. Czyli tak, wymieniamy obsydian na pewno na to. Aż dotąd. Okej. Okay. Te tutaj też wymienimy na coś innego. Dobra, wymienimy to na przykład na czarne, bo widzę, że czarne to jest niewykorzystywane za dużo. To znaczy mamy czarnego po prostu w zapasie. O tym mówię. Pyk. Okej. Okay. Tutaj wszędzie jest git. Tutaj też jest git. Mamy
płotki, nie mamy płotków. No dobra, więc tej anteny już tutaj nie będę robił. Za to teraz trzeba zrobić tutaj to wiertło. Okej. Okay. Tak, dałem, widzę taką, wiecie, taki temat. Maszyny budowlane, bo nawet nie wiem, szczerze mówiąc, co to jest, co ja robię, co to jest. Drill? Drill? Flex. Nie mam pojęcia. Drill, flex, wiecie, o co chodzi. Dobra, chyba to wygląda jakby kompletnie. Zostały dwie minuty. A, to git. Dobra, tutaj jest to zrobione. No i nie, no i generalnie moje tutaj bardzo fajnie wyszło. Ej, typ ode mnie chyba podgapiał delikatnie, ale mi się wydaje, że chyba mam swojego faworyta na tą rundę, jakby on zrobił coś o wiele lepszego niż tamten. No. Bo tamten to po prostu zrobił, nie wiem, co to jest, budka budowlana? To miały być pojazdy, nie? Budowlane. Dobra, nie, jak dla mnie, to taką, jaką ma postać aktualnie, to w takiej postaci chyba może zostać, no bo nie oszukujmy się, oni nie mają do mnie podjazdu żadnego. Więc wyłączam teraz całkowicie tego schematika. Unload. Dobra. Jak wygląda moja maszyna budowlana teraz bez żadnych podpowiedzi? No, wygląda w sumie prawie identycznie. To znaczy, zamieniliśmy kilka bloków, tam jest jakiś stone zwisający, ale to tym w ogóle się nie przejmujcie, widzowie. Została jedna minuta. Dobra, git. Pierwsze ja sobie tylko mogę w sumie w ramach takiego porządku liczyć się tego dirta i moja budowla jest gotowa do tego, żeby wygrać. Ale nie spodziewałem się, widzowie, że tak łatwo i szybko będzie się budować na tym modzie. Naprawdę. No. Dobrze to wygląda. Jasne, że dobrze. Znaczy w porównaniu do nich to no, to coś kusa. Siema, pisze Cosmax. Cosmax to jest ten, który lubi tabletki cytrynowe? Czy ten drugi? Oj. Czyli on zostanie w finale. Najgorzej. Dobra, napiszę. Koniec czasu. Najgorszy odpadnie. Ci moderatorzy tam jak obserwują cały czas. Ja mam wrażenie, że oni czasem obserwują, żebym ja niczego nie zrobił głupiego, ani jeżeli innych widzów. To tego, już mogę zawalić. Słuchaj, czemu? Trzeba dojść do wniosku, który według ciebie jest gorszy? Chyba wiesz, który. No, to chyba ten, który zbudował jedno zamiast dwóch. Bo ten na lewo to... Jest, jak się cieszy. Ten na lewo to jestem drugi. Okej. Okay. Przed wami ostatnia konkurencja. Daj mi wygrać, please. Co ja sobie prosi, żebym dał mu wygrać? On już wie, że nie ma szans. Dobra, czekaj, ja sobie tutaj powkładam wszystko do tej skrzynki. Wszystko, co miałem przy sobie. By teraz nie mieć, wiesz, jakiegoś problemu z tym, jakich bloków można, jakich nie można. Kopara, widzowie, słuchajcie, 9 na 10. 9 na 10, bo mogłaby jeździć. Mordo, gitara, kopara. Daj mi wygrać, please. Będę machał, że nie. On jest smutny. On już wie po prostu. Ale totalnie nikt, zero podejrzeń jest w moją stronę. Po tylu odcinkach oszukiwania nikt nie podejrzewa, że ja oszukuję znowu. Jak to jest możliwe, Smurf? Nie wiem. Ja też nie wiem. Ale wiem jedno, bardzo mi się to podoba, widzowie. Naprawdę. Wiesz, co mi się podoba? No? Jak widzowie zostawiają łapkę w górę. A, to też, ale wiesz co, to tylko fajni widzowie zostawiają łapkę w górę. A, no więc tak. Pamiętajcie, jak jesteście fajni, to zostawcie łapkę w górę. Jak nie jesteście, to nikt wam nie każe. No, ale to tylko selekcja naturalna. Dobra, napiszę teraz. Ostatni temat to autobus z Fortnite. Ale coś pięknego. Specjalnie dałem zapalniczkę jeszcze jako item. Zaraz zobaczycie, widzowie, dlaczego. Start. Dobra, trzeba załadować schematik. To był ten ostatni. O, proszę bardzo. Load schematik. I to jest mój autobusik z Fortnite'a. Nice. Naprawdę nice. Dobra, więc włączamy sobie easy mode'a. No i jedziemy z tym, po prostu. Ej, budowanie na tym easy mode'zie jest dziwnie satysfakcjonujące. Naprawdę. Jakby satysfakcja gwarantowana. Dobra, mam nadzieję, że mi starszy półpłytek do wypełnienia tej tego w środku. Jeżeli nie, no to się mówi trudno. Nie no, powinno starczyć. Najwyżej nie zrobimy tej środka, dobra. Teraz robimy tu, pyk, tak, 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 tak. A jeszcze tutaj dookoła, o kurde, ej, no mogło mi nie starczyć w sumie. Ej, kurde, nie starczy mi. Serio? Dobra, nieważne. I tak sobie jakoś damy radę. Może ewentualnie sobie skopiuję po prostu. Ej, jego autobus kontra mój. Jego autobus już widać, że jest biedny bardzo. Dobra, robię pozory, że nie tutaj doskakuję do tych bloków czy coś. Proszę o dzień, panie Smurf. Jo. Dobra, dziękuję. Mogę w sumie to jakoś wejść, dobra. No mogę. Pyk. Okej. No i po prostu wchodzę i klikam przycisk. Nawet nie za bardzo ogarniam, co się dzieje. No, w porównaniu to, co zbudujesz do tego gościa, co to nieba ziemia. No, na pewno. Jeszcze zobacz, jak ja mam balon na górę przystosowany. Balon jeszcze? Balon, no przecież już autobus w Fortnite jest na balonie, nie? Yo. Więc wiesz, trzeba dbać o detal. Ej, dobra, mój autobus chyba nie będzie miał przodu, bo mi bloków nie stało.
wystarcza. Dobra, ale on nie będzie widział przodu. Mogę się tak pocieszać. Dobra, cyk, 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 cyk. Znaczy przodu w sensie, że no, brakuje mi po prostu kilka bloków. I tyle. Okej, teraz tutaj. Dobra, trzeba się tutaj przeparkurzyć. O, zrobić od razu to takie żółte to, takie ten. Od góry powypełniaj, żeby tutaj był dach cały zrobiony. W sumie to oj, dobra. Oj, dobra. No tutaj trudno jest budować, jeżeli się nie widzi, co się buduje. I dobra, ja mam pomysł, wiesz co zrobię? Po prostu wezmę tak. Wezmę sobie po prostu GM1 i na GM1 to będę budował. Nawet nieważne, jakie bloki w sumie. Cokolwiek się nie postawi, będzie git. Ja tylko czekam na jego komentarz w stronę mojego autobusu, żeby skomentował. Bo on mi przed chwilą, chyba wiesz, nie? Że on mnie prosił przed chwilą. Ej, patrz, też robi balon. Też robi balon? Czyli wie. Ale stary, do mojego balonu podjazdu nie będzie miał na pewno. To bardziej grzyb w sumie u niego. Powiedz, ile czasu nam zostało? Bo jestem ciekaw w sumie. 6 minut. Okej, okay. Jak na 6 minut, w sumie jak na 4 minuty budowania w takim sensie, to całkiem zgrabnie mi idzie, bo nie zostało mi jeszcze dużo do budowania. Dobra, te iron barsy to też dawałem. No w takiej kolejności to wszystko buduję, że się dziwię, że nikt się nie skapnął, naprawdę. Tak, ja to buduję w totalnie losowej kolejności. Czasem te bloki stawiam gdzieś w powietrzu w ogóle. Nie ma szans budować tak, jak ja to buduję czasem. Dobra, tak, o, nie da się tak budować tego bloku stąd. Dobra, pyk, 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 pyk. I teraz w sumie to, nie wiem, czy stąd jeszcze coś mi zostało. Dobra, zostało, no, tutaj jakieś rzeczy od boku. Właśnie, przelećmy się i zobaczmy, czego tutaj brakuje. Tutaj brakuje tego. O, no i teraz jak mam w sumie creative'a, to mogę totalnie wszystko już robić. A, tutaj całej ściany nie ma. Ups, upsi daisy, mogłem nie zauważyć. On zrobi znowu taką miniaturową wersję twojego tego. No, a zawsze tak jest, jak robimy konkurs oszukiwania, nie? To widzowie często po prostu budują miniaturki tego, co buduję ja. To dlatego, że po prostu wszyscy korzystamy z tych samych bloków. No tak. Ja bardzo bym chciał, wiesz co zrobić, żeby na końcu wpuścić tego typa tutaj, jakby połączyć nasze wyspy, żeby on mógł przyjść i zobaczyć to, wiesz, dookoła. Bardzo bym tego chciał. I zrobię takie rzeczy, żeby... Ciekawe, czy się skapnie, że tutaj są rzeczy, których normalnie nie można było używać. Tutaj sobie podlecę, mam nadzieję, że nie widać mi, jak latam. Dobra, pyk, pyk. A nie, dobra. Jeszcze tutaj. Tak się nie da budować, patrzcie widzowie to. Pyk, od tyłu buduję w powietrzu, stawiam bloki. Dobra, tutaj będzie nederyt, żeby oczywiście był balion. Balon. Balion. Kurde, tu mam problem. Tu mam spory problem. A nie, jest, był ten blok. A, dobra, jest git. Dobra, i teraz budujemy widzowie balon. Okej, okay. Tylko jakby o, 3 minuty. 3 minuty, dobra, bo mój balon powstaje. Jego autobus jest taki zły, wbrew pozorom. Jakby jest to miniaturka, ale nie jest zły. Nie można powiedzieć, że jest zły. Mógłby być o wiele gorzej, można tak powiedzieć, o. Dobra, ale ile zostało czasu? Ile zostało czasu? Smurf. Dobra, widzowie, powiem wam tak, Smurfa wyrzuciło w ogóle chyba, ale ja spróbuję i tak dokończyć tą budowlę. Sobie tej schodki muszę zrobić po prostu dotąd. Pyk, pyk, pyk. Okej, okay, żeby móc się potem wdrapywać na ten balon w razie czego. Dobra, tutaj sobie wskoczę. No i teraz możemy z tym jechać. Dobra, i teraz tak. Zobaczcie, teraz będę naprawdę jechał po całości, czyli po prostu będę stawiał te bloki tak o, jak leci. Może, ej, a może od drugiej strony, żeby on tego nie widział, jak ja to stawiam. No i tylko najgorsze jest to, że to ja jego nie widzę. W większości przypadków on mnie widzi. Dobra, tutaj się obudujmy od tej strony, tak, żeby na pewno nas nie widział. Cyk, 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 okej. Okay. Oj, znowu postawiłem blok w powietrzu. Ej, równie dobrze, mogę teraz, patrzcie, po prostu tak, pyk, i jechać z tym. Bo on teraz, oj, czy on mnie mógł zobaczyć, jak ja latam? Dobra. Ja tutaj, stary, lecę naprawdę już bardzo zdesperowany, nie, na tym wszystkim. To znaczy, zaczęłam latać i w ogóle, i wszystko, i się zastanawiałem, czy on mnie przypadkiem nie widział. Patrzcie to, widzowie. Po prostu sobie stoję tutaj w miejscu i sobie wszędzie stawiam bloki, jakie chcę. Patrz to, Smurf. To się nazywa szybkie budowanie. Po prostu. Pojawia się wszystko. Aha, dobra. No tutaj, mam nadzieję, nie ma żadnej klatki przy stromie. Też nie ma. Pyk, 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 pyk. O, dobra. I teraz jest zamknięte tutaj na pewno. Dobra, jest balon zrobiony. Bierzemy flinta. Ja bym chciał tutaj to jeszcze bardzo podpalić, ale nie wiem, chyba nie mogę na tym trybie budowania. Nie wiem dlaczego. Ile zostało nam czasu, Smurf? Już praktycznie koniec, ale dajcie chwilę, jak wbiję na serwer, bo... Dobra. Dobra, ja tutaj tylko rozwalę to. On się nie patrzy akurat, ja tutaj na creative bloki niszczę. Okej, okay, wszystko wygląda jakby było legitne, z tym, że no tylko tam mi brakuje tego ognia. Dobra, to zrobię. Konfiguracja, easy place mode. Dobra, wyłączam te wszystkie rzeczy. Podpalam. O, dobra, i teraz działa. Teraz jest git. Patrz to, człeku, patrz to. No. O nie, wow. tam jeszcze mi zabrakło. O kurde. Jest naprawdę nieprzyjemnie. Baron lekutko niewymiarowy, szczerze mówiąc, ale okej, jest. Jak to nie
Równie wymiarowy jak to jest z neta pobrany. Ale nierówny. No to ktoś zrobił nierówny, no nie ja no. Ja tutaj tylko wiesz, że ja tutaj tylko odwzorowuję. Taki budowniczy. No, dobra, możesz napisać chyba. Czekaj, że koniec czasu, tylko zobaczmy. Usuwam to. Unload, dobra. Więc dobra, słuchajcie, teraz już zostało tylko to, co zbudowałem. Więc tak, koniec. Przegrałem, chłop już pewien siebie, że przegrał. Zobacz, on tutaj przyjdzie. Tutaj przyjdzie, co zobaczyć. Weź jego zobacz tam, podejdź co, nie? Dobra, jedź zobaczyć jego, jak jemu wyszło. Ej, nie jest źle, ej, naprawdę. Jakby całkiem spoko, nie? Jakby, my wiemy, że on nie umiał budować, bo widzieliśmy w poprzednich budowlach. Ale to nawet mu się udało. Dobra, teraz się tutaj widzę, że chodzi wokół mojego i sprawdza. Kto zbudował lepiej? Dobra, czy on napisze, że ja? Ja! Ja myślę, że ten szary. Szary wygrywa 10 razy Elytra. Nie! I 5 razy Shulker Box. Ja ci odgradzam i ja ci tu zacznę rzucać, czy coś. Nie! Dawaj, rzucaj. Dobra. Time set 0. Czemu? Bo zbudował lepiej. Czekaj, przy nim chodź bardziej. Nie, dawaj. Dobra. Podchodzi. Co? Paj, te szalkery. Jaki załamany, co? Oj. Dobra, więc tak. Gamy mody 1. Podzielę się. Nie lubię wygrywać. Zaraz on dopiero się ogarni, że to ja byłem. Zaraz. Omygie. Dobra, więc widzowie, ja myślę, że dzisiejszy trolling totalnie się udał. Kocham cię, Dokles. Ja też kocham każdą osobę, która stawia łapkę w górę. Zostawcie łapkę w górę i się widzimy jutro. Elo!